Aaaa, shit! Gaz, jo, przez tą lawę tutaj, kurde. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 Hot Wheels. Jedziemy sobie właśnie robić karierę, a raczej takie story, które mamy na szczycie w miasteczku festiwalowym. Ja pierniczę, ten wjazd tutaj jest nieziemski. Chociaż wydawało mi się, że niektóre tutaj zjazdy w dół będą takie pionowe w dół, ale to jest w innym miejscu tej mapy, nie tutaj. Okej, zajeżdżamy sobie na miejscówkę i tutaj mamy takie story, które nazywa się The Beginning, Chapter 1 mamy do zrobienia. I ja muszę to zrobić, żeby levelować wyżej, bo już wszystkie aktywności, które są teraz dostępne, zrobiłem. Więc czas rozpocząć początek, ziom. A, tutaj nie mamy jakoś dużo do roboty. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć jakichś tam zadań. No dobra, lecimy. Pojeździłem trochę samochodami z tej klasy B i powiem ci, że no strasznie wolno. Czasami się z tych rampek aż spada, nie? Jak masz taką, wiesz, mocno pochyłą. Dobra, wsiadamy do Camaro, które miało jakieś czerwone opony. Czy będą nowe opony? Właściwie nie sprawdzałem tego, czy są jakieś nowe opcje tuningowe. Z tego co pamiętam, były chyba jakieś specjalne opony w Fordzie Horizon 3 właśnie do mapy Hot Wheelsowej. I teraz widzę, że jest jakiś nowy bieżnik. Nie wiem, zaraz zobaczymy. 400 km na godzinę. To jest przesada tutaj ten zjazd. Ty, to się jakoś lepiej trzyma chyba. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale tak, teraz właśnie mi się przypomina, że tam były jakieś Hot Wheelsowe specjalne opony. Wow, ależ to, i tu jeszcze nie byłem. Ale to było fajne, tak to przejechaliśmy pod tym. Ale fajnie to zrobili, kurde. I tutaj, ej, my jedziemy wokół tego drzewa. O, nice, ale koks. Ej, bardzo mi się to podoba. I tutaj też. Babka nam tłumaczy teraz różne takie nowe rzeczy, które są zainstalowane w tych samochodach. To jest jakoś customowo zrobiony Hot Wheelsowo. Ale widzę tutaj jakieś nowe opony. Ja nie wiem, czy to typowo do tego Camaro, czy coś. O, i tutaj mamy magnes, że nie spadniemy. Patrz! I myślałem, że w to uderzę. Wow! Ej, dogania mnie coś tam z tyłu. Volkswagen stanie mnie dogania. Uciekaj stąd! Ej, tutaj ledwo co? Jak będziemy mieli tutaj furki takie 400 km na godzinę lekko, jakiś Koenigsegg albo coś takiego, tu przecież tutaj będzie się latać, nie? O, a co dalej? O, shit! Ale czad! Nie mogę mu się dać wyprzedzić. O ty, nie mogłem skręcać przez chwilę. Aha, bo wyjechałem z tego magnesu, okej. Nie dałem mu się wyprzedzić, no bo wiesz, chodzi o to, żeby chyba wygrać. Ej, to był normalny wyścig, nie? Okej, zdobyliśmy 3 gwiazdki. Miałem tutaj dojechać w konkretnym czasie. Spoko, zrobiliśmy. Jo, ale to jazda wokół drzew. Ja nie byłem jeszcze wokół tych drzew. Mega fajne, ty. Dobra, gdzie mamy dalej dojechać? New Hot Wheels Qualify. A, okej, coś się odblokowało. Mamy klasę A już odblokowaną. No to jak jechaliśmy klasą B 400 km na godzinę prawie, to będziemy ile? 500 jechać? Nie wiem, kurde, ty. Ale bym chciał jeszcze sobie to dokończyć. Zobaczymy, co tutaj jeszcze ciekawego jest. Zajadę sobie moją furką. Strasznie lubię jeździć po tej mapie, no wiesz, no coś nowego, no nie? Tu mamy gdzieś tabliczkę do zdobycia XP. Ale coś tak czuję, że ona... O, ona jest tu na dole. Jak się tam dostać? Nie wiem jak tam... Ale skoro tam jest tabliczka, to znaczy, że można. Czekaj, jak zjadę tu gdzieś na dół? Aha, bo tu gdzie zjeżdża wciór. Patrz, o nie, rozbije się. Ole czad, i teraz do góry. Ole czad. Widzieliście, jak pionowo w dół się tam zjeżdża? Razem z tym wodospadem, ekstra to wymyślili. Kurczę, ja chciałem tabliczkę tam zebrać. Nie mogę. Mamy tutaj zwiększone pole widzenia, więc ten nasz samochód, który prowadzimy, wydaje się taki malutki, nie? A ten teren dookoła, co nas otacza, wydaje się taki ogromny. Dobrze, dojechaliśmy sobie do celu. W ogóle zauważyłem, że ta kamera cały czas tutaj jakoś się tam zmienia.
Wiecie co w ogóle zrobiłem raz? Rozpędziłem się o gdzieś z tamtej strony, tutaj o stąd, i jechałem tak super, super szybko, ale mi pokazuje, że nie odblokowałem tej drogi. W każdym razie uderzyłem prosto w ten garaż, bo myślałem, że to jest jakby jakaś droga dalej. I no, i się zatrzymałem. No, taka historia. Zaczynamy tutaj, znaczy kontynuujemy Hot Wheels Tour of Speed. Let's go! Chcę to sobie zrobić, bo lubię tak po kolei. Ja wiem, że mógłbym skoczyć od razu do klasy A, no ale zobaczymy, co nam tutaj jeszcze zaserwuje to story. Ja to zawsze jakoś, wiesz, nie robiłem tego, bo... na tej podstawowej mapie, bo były jakieś inne rzeczy ciekawsze do roboty, no nie? 1400, czyli 1400 koni. To jest, to już chyba wyższa klasa jest, ziom. O, tutaj jeszcze nie byłem, wow, ale czad. Nie wiedziałem, że, ej, ja miałem wrażenie, że przejechałem już całą mapę. Nice. Wiecie, co chciałbym tu zobaczyć? Chciałbym zobaczyć tak, żebyśmy widzieli na mapie tak z 20 graczy, albo i więcej, z 30, albo jeszcze więcej, i żeby wszyscy się tak mijali, wiesz, że tutaj jeden jedzie gdzieś tam górą, drugi gdzieś tam dołem, ale to by było fajne. No niestety techniczne ograniczenia tej gry na to nie pozwalają, także mam nadzieję, że Forza Horizon 6 już na to pozwoli, na taką, wiesz, bardziej masywną rozgrywkę multiplayerową. Ja nie mogę, kurczę, się wysłowić, bo tu co chwilę coś się tak strasznie kręci. Muszę tego wyprzedzić koniecznie. Dobra, tu już mamy taki naprawdę, to nie jest chyba, która jest klasa? To jest klasa S1! To już nie są żarty. Właśnie tak mi się wydaje, że coś mi się takim dobrze jedzie, nie? Ole czad, tutaj jest pierwszy raz chyba w klasie S1 w takim samochodzie mocnym jestem. Patrz, patrz, patrz na to. O, tu robiłem tą strefę pomiarową. Ale wtedy to mi szło bardzo powoli. Zobaczcie, jak teraz szybko. I cyk. I zrobiliśmy. Co dalej? Okej. Czerwone opony. Ja myślę, że to są te Hot Wheelsowe. Jestem prawie pewny. Dobra, jedziemy sobie. Jump from the danger side as far as you can. Okej, mamy klasę S1, także powinniśmy skoczyć tu naprawdę nieźle. Samochód ma dwa silniki, czy jak? I patrz na to, co tu jest na dole. I dup. Okej. No a już widzę tutaj nasze wyniki, które sobie porobimy, no nie? Przez całą mapę przelecimy. Nice. Pięknie. Tylko dwie gwiazdki? Ej, patrzcie, 2 metry mi zabrakło. Nie no, ja muszę to powtórzyć. I chyba zaliczyłem tym razem, co? Oh yeah! All the thrill seekers at the academy. Kolejny samochód chyba odblokowałem. Jakiś Ford F5 Dual Custom Hot Rod. No i teraz to tak, elegancko. Co tym razem tutaj będziemy mieli? To już będzie chyba czwarta, trzecia misja. To jest chyba Hemikuda, jakaś przerobiona. You've heard of Dodd Prudhomme and Tom McEwen, right? They were famous NHRA drag racers in the 70s. You had a friendly rivalry going on for years. No właśnie, to jest przegięte. Te tory tutaj, to jest jeszcze bardziej zostało ulepszone. Mam wrażenie, że one są trochę szersze od tych w Forza Horizon 3. Cały czas zerkam na mapkę, gdzie tu mam jechać, kurde. A series of toys based on the rivalry between the snake and the mongoose. The Hot Wheels sponsorship led to all kinds of drag themed stuff. Go, patrz. Nieźle. Ile ja tu mam? 300 km na godzinę. Co to za klasa jest? Też S1. Ciekawe, czy te opony Hot Wheelsowe, jeśli będą faktycznie, zaraz po tej misji sobie zajedziemy do garażu, zobaczymy. A jakie są części tuningowe. Ciekawe, czy będzie można tych części tuningowych, jeśli będą, używać też na standardowej mapie.
To są jakieś, ej, naprawdę, to są jakieś turbos przyczepne, super, super mocno się hamuje na nich. Wow, ale się ciśnie tą furą. Ej, to jest dopiero klasa, to jest dopiero klasa S1, nie? A co będzie z S2, co będzie z klasą X? Będzie, będzie chyba latać. Ale super sobie nawrotki. Ty, ale to jest super przyczepne, kurde. Jak się tu pędzi, hej! Wypadłem. Dobra, i dojechaliśmy. Kurde ty. Ale prędkości są tu przegięte, to jest tylko samochód z klasy S1. Ja mam wrażenie, jakbym jechał cały czas 400 km na godzinę albo coś takiego, człowieku. Dobra, let's go. Gaz, 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 gaz. Coming up on a loop. Keep your car in the middle. Okej, trzymaj samochód w środku. To jest jakieś dopalanie do tego, czy po prostu mamy się mniej więcej środka trzymać, żeby nie uderzyć w nic? Prosto, prosto. Kurde, jak szybko. Ej, tu jedziemy tylko 200 km na godzinę, 200, prawie 300, ale wszystko tak szybko się dzieje, bo zobacz, tutaj cały czas jakieś zakręty, jakieś takie wyprofilowane, nie? Wrażenia prędkości są niesamowite tutaj. Damn, naprawdę! Okej, Riprod, czyli tutaj się odblokowuje kolejne samochody, chyba te Hot Wheelsowe, zdaje się. Yes, zdobyłem! Ogarnąłem wynik taki, jaki trzeba. Nawet nie patrzyłem, co tam konkretnie trzeba było zrobić. Okej, teraz mamy Diablosa. Stuningowanego jakoś specjalnie? Chyba... A nie, czekaj, coś tam ze spoilerem z przodu jest nie tak. Jakiś taki super długi. Oh, we get back to the... Aha, dobra, musimy jechać więcej jak 161 km na godzinę. Spoko. Ślisko! Zaczął, jest, pada teraz deszcz, ja nie wiem jak ponad chmurami pada deszcz, naprawdę, ale pada. Może z tych wodospadów pada deszcz, nie wiem. Nie, są tam jakieś chmury wyżej, okej. Ciekawe, następny dodatek w Forzy to chyba będziemy w kosmosie już jeździć, co? Albo na jakimś księżycu, dodatek księżyc. Go, 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 go! Tutaj jakbyśmy wjeżdżali do jakiegoś statku ze Star Treka albo ze Star Warsów czy coś takiego. Mega klimat tu jest. O kurde, będziemy chyba pionowo do góry jechać. O shit, ej, tu jeszcze nie byłem. Patrz, 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 patrz na to! Jak wygląda ta rampka! Wow! Co jest? Nie. To jest przegięcie, już to już jest przegięcie. O, pamiętam, było coś podobnego w trójce, też taka nawrotka. Ale tutaj tych trasek jest znacznie więcej niż w trójce. W sensie tych takich rampek wszystkich. Tu mam wrażenie, że tu cały świat jest w tym usiany. Dobra, mamy konkretny czas, żeby to w konkretnym czasie ukończyć. Mam nadzieję, że mi się uda. Chcę sobie odblokować wszystkie te samochody, które tutaj są. O kurde. Ekstra to jest, co? Tylko ogromna jakaś rampa, super.
at this era, Mattel bought Tyco 27, makers of the Fox brand of toy cars. This brought all the miniature toy cars under one big roof. I te takie powietrzne przyspieszacze też są niezłe. Czy będzie 400? Tu jakiś śnieg zaczął padać. Ja nie mogę. Ale czad. Mam nadzieję, że zdobędę 3 gwiazd. Off-road series 2014, code BD00. Co ja myślałem, że to końcowa, tu będziemy jeszcze jechać po jakimś lodzie czy coś. Production super collectible. Obviously we can't go into a toy store or convention floor, so I'll simulate the experience with some treasure chests. Okej. O! Go find that treasure! Collect them all! Dobra, 5 skarbów muszę ogarnąć. Mamy chyba opony jakieś bardziej przyczepne na lodzie. O, jednak nie, jednak nie. Dobra, 5 skrzyń muszę znaleźć. Wszystkie są na lodzie. Kurde, ciężko trafić! Tutaj mamy nas, ale nie wiem. Dobra, pojadę tutaj. Aha, musimy w końcu. Wow, ale ciężko trafić to. Dlaczego nie dali mi opon zimowych? No po coś one są? Na 2 gwiazdki i 20 skrzyń? No to na 3 gwiazdki muszą być wszystkie, co? Powinienem to jakoś po kolei zbierać. A tam dalej jeszcze są jakieś skrzynie, ty. Okej, teraz tutaj. Trzeba jakoś objechać tam dookoła, ty. Dobra, no to jedźmy tutaj. Tam jeszcze jakaś skrzynia, ty. Dobra, jedziemy najpierw tutaj. Rozpędzę się trochę, bo nie mamy czasu. Minuta została, musimy jeszcze zebrać nie wiadomo ile. Ło, ale rzuca nim. O kur... nie da się trafić. Jest. Wiecie co, chyba klucz do sukcesu to nie jechać za szybko. 25 skrzyń na 3 gwiazdki. No dawaj, 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 super. Tu jeszcze coś mamy. Jeszcze 3. Okej. I jeszcze ostatnia. Mamy na środku. Teraz się rozpędzę i ją trafię. I boom! I mamy. A, tu można jeszcze więcej sobie pozdobywać. Chciałbym, żeby za każdą skrzynię był tak z milion kredytów. Tak jak było to w Forza Horizon 4 w dodatku. Pyk, i mamy. I mamy 26, ale 25 to już nam wystarczy na 3 gwiazdki, także na spokojnie. Coś tu jeszcze możemy pojechać? O, tu zablokowane jest, tu już nie możemy. Okej, dobra. To zawracamy. Chyba mamy ogarnięte, nie? Nie było trudno poszukać tych wszystkich skrzynek, bardzo prosto bym powiedział. Gorzej z trafianiem tego wszystkiego na tym lodowisku. Bo naprawdę, jedziesz tak mniej więcej na wprost, a tutaj zaraz cię tak rzuca. Ciężko. Dobra, odblokowaliśmy kolejny samochód Hot Wheels 2 Jet Z. Już mam ten samochód, bo był w playliście festiwalowej chyba do zdobycia? Jakoś tak. Był tam do zdobycia chyba w playliście. Tak mi się wydaje. No dobra. Okej, okay. I to sobie zrobiliśmy, ależ pięknie, ej, zobaczcie, tu można zrobić super zdjęcie tego Nissana, bo doskonale komponuje się z tym otoczeniem tutaj. Jest taki srebrny, otoczenie jest takie srebrne, powiedzmy, można mu zrobić taką super fotę, nierealistyczną, nie? Ale myślę, że można by było zrobić coś ciekawego, zobacz, jak się tutaj wtapia w to otoczenie. Ekstra to wygląda. Kurde, fajny ten lodowiec jest. No dobra, mamy chyba jeszcze jedną misję do ogarnięcia. Always had a soft spot for the bone shaker. It's like an antique you can drive around in. Let's go. Bone shaker, nie? Są jakieś przesadzone tuningi na ten samochód, że można nim robić jakieś przesadzone rzeczy. Ależ on wygląda, kurde. They did a sweet black and gold series with matching livery and a whole collection of other 50th anniversary. Go, go, go. Dobra, musimy to zrobić na czas. Trzeba po prostu przejechać tą trasę w konkretnym czasie. Spoko. O, tu jakieś bagna są po tamtej stronie. Nieźle. Wow, ale w tym kanionie jest czad, zobaczcie na to. Się zjeżdża jeszcze gdzieś w dół. Ekstra, ja tu chyba w nocy jechałem, to tego wszystkiego nie było tak widać. Patrz na to, jakie widoki. Ja jestem fanem przyrody, wiesz.
Jak widzę jakąś kawałek skały, kawałek jakiegoś drzewka czy coś, to od razu się cały trzęsę, nie? Z radości. Niektórzy tak mają na punkcie jakiejś architektury, na punkcie jakiegoś zamku, że się, o, jaki fajny zamek, ale zajebisty, nie? A ja mam takie, kurno, budynek jak budynek. Ja wolę przyrodę zdecydowanie. No i dojechaliśmy. Takie story, powiem wam, no, początek Hot Wheelsów, nie? Żeby się mniej więcej zapoznać z tą mapką. Może będzie więcej ciekawych, to było takie, przejść z punktu A do punktu B, zrób jakiś skok. Tu będziemy mieli jeszcze jakąś próbę offroadową, okej. Fajnie, że możemy sobie też pojeździć gdzieś po tych terenach tutaj dookoła, nie? Poza trasami. Myślę, że są fajne. Tylko na pewno nie będzie ich aż tak dużo, nie? Ale zobacz, tutaj jakiś kanion, ekstra to wygląda. Wow. Jakie to wszystko jest ogromne, co? Nieźle, nieźle to wygląda, naprawdę. Przesterowałem! Patrzcie tam dookoła, jakie to wszystko pokręcone tam jest. Jezu ty, nieźle, nie? Tu jakąś hopę mieliśmy, pominąłem ją, moglibyśmy sobie tam skoczyć. Pewnie to wszystko będziemy mogli robić ze znajomym w kooperacji, także dodatkowo fajnie. Tu możemy sobie hopnąć, a nawet musimy, zobacz. Kurde, już myślałem, że się rozwalę. Ekstra, i jakaś ogromna pętla wokół skały. Tutaj babka nam podczas jazdy opowiada całą historię tych Hot Wheelsów, to ile na przykład samochodzików się sprzedało, zestawów, ile różnych konfiguracji można stworzyć z tych torów. Fajne, fajne tak. O shit, ja czekam na tego monstera, aż będę mógł go w końcu odblokować. Nie wiem, czy on będzie dostępny dla nas. What? Dobra, dajcie mi tego monstera po tej misji, żebym mógł sobie nim po mapie jeździć, błagam! Przecież to będzie totalny sztos i odjazd. Błagam, żeby można było go mieć. Oby. O kurczę, tutaj jest, źle pojechałem. Ej, on jest zajebisty, kurczę. Ej, no ten pojazd... No normalnie można nim jeździć tutaj. Można nim było jeździć chyba na początku gry w Forza Horizon na standardowej mapie. I jakoś nikt z nas się nie skapnął, że tutaj jest z boku Hot Wheels napisane. Moglibyśmy to połączyć z tym, że będzie przecież dodatek Hot Wheelsowy, no nie? Jakby, kurde, coś nie tak. Jak się fajnie odbija, czat! Jakiś tunik, żeby można było mu zrobić, żeby zobaczyć, na co go stać. Do driftu go spróbować, nie? Wymienić mu opony, takie rzeczy. Albo był czat, chociaż żeby można było nim jeździć po mapie. Bardzo bym chciał, wiesz, tak swobodnie, nie? Żeby można było go sobie tutaj zdobyć, ale bym się cieszył. Gaz, jo, przez tą lawę tutaj, kurde. Dziwne, że tu śnieg pada, tu musi być bardzo gorąco. Wow, jego podnosi tu! Ej, czaderski jest. W Forza Horizon 4 była Quartz Regalia, taka podwyższona i taka zwykła. W tej części nie ma Quartz Regalii podwyższonej, może dodadzą ją jakoś później. I przesterowałem. Patrzcie, on skręca na wszystkie koła. Ekstra to jest. W każdym razie Quartz Regalia była też takim monsterem, taką wersją monsterową czwórce. No i tutaj w tej części na razie nie mamy żadnego takiego monstera. No poza Unimogiem, poza takimi dużymi pojazdami, ale wiesz, ogromne koła, taki typowy monster. No nie mamy jeszcze, no nie? No fajnie by było, jakby się pojawił. Która to jest klasa? To jest klasa B. Kurde no. Arr, jestem zagrzany, mam nadzieję, że po tej misji go dostanę. To się nazywa Monster, tak? Monster Bone Shaker.
tak się nazywa ten pojazd, ma normalnie swoją jakąś tam klasę, patrz. Także ja nie widzę przeciwwskazań, żeby nam go teraz dali po tej misji. Uwaga, jesteście gotowi? Dajcie mi go, błagam. Ooo, Hot Wheels Ford Mustang, a czemu nie Bond Shaker? A nie! Nie dostałem 3 gwiazdek? O, to ja muszę chyba jeszcze raz ukończyć, żeby dostać 3 gwiazdki. Oj, tym razem tak. No i powinienem dostać za 3 gwiazdki jakiś nowy samochód. Ale no, nie dostałem. Ale zrobiłem 3 gwiazdki, nie? Byłem poniżej 20 sekund. To jest, raz, dwa, no, trzy. Gdzie mój nowy samochód? Gdzie mój Hot Wheels Monster Truck? Halo! Nie dostałem go! Nie mam go w moim garażu! Tu mam jakiegoś takiego Bond Shakera, ale to jest baha! A ja chcę mieć Monstera Bond Shakera! Kurde, nie! Gdzie on jest? Może jest pod inną kategorią w moim garażu? Nie wiem. Nie można go chyba normalnie kupić, ale no... Kurde, kiedy oni nam go dadzą? Przecież musi być! No musi się pojawić! Ależ mnie to boli, no. Ależ mnie to boli. Może on jest za duży i nie będzie można nim grać wyścigów? Nie wiem, kurde, no. Powinien być normalnie do zdobycia. Zwłaszcza na tej mapie Hot Wheelsowej, no. Monstera mi dajcie. Kurde, już nie jechałem tutaj. Ach, już myślałem, że będzie mój. Już myślałem, że mi go dadzą. Ajajajajaj. Chodźmy sobie do garażu i sprawdźmy jedną rzecz. Czy możemy zainstalować opony? Czy w ogóle jakieś nowe części tuningowe mamy? Bo nie sprawdzałem tego jeszcze. I zaczynamy od opon. Tutaj nie mamy opon do wymiany. Spróbujmy zmienić samochód na jakiś inny. Na przykład cokolwiek. Weźmy... Okej, wziąłem sobie jakiś samochód, w ogóle ten garaż tutaj jest inny, zobaczcie na tło, tam widać jakieś wodospady czy coś, nie? Także jest trochę inaczej. Dobra, idziemy sobie do tuningowni i zobaczmy, tutaj ten samochód powinien mieć sporo części do wymiany. I lecimy i patrzcie, mamy, są Hot Wheelsowe Semi Slick Race T. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy Vintage, to już były... rajdowe, driftowe, ale są specjalne Hot Wheelsowe opony, tak jak to było w poprzednich częściach. Możemy dać sobie tutaj cyk i pewnie możemy go teraz wrzucić do jakiejś tam wyższej klasy, ale wtedy nie będziemy mogli nim jeździć, wiesz, po normalnie po mapie, nie? Myślę, że tutaj na tych torach Hot Wheelsowych najważniejsza jest przyczepność. Pewnie te części tuningowe pozostałe są takie, jakie były wcześniej, nie? Tutaj raczej nic się nie zmieni. Jeśli chodzi o... może jakieś nowe silniki się pojawiły? Nie wiem. Chyba będzie to samo. Jedyne co, to opony raczej są nowe. Może jakieś turbo sprężarki? Nie, tu nic nie ma. Może właśnie jakieś zawieszenie Hot Wheelsowe albo coś? Czekaj, sport, drift, rally, race? Nie ma tutaj chyba nic takiego. A klatka bezpieczeństwa Hot Wheelsowa? Nie ma klatki bezpieczeństwa Hot Wheelsowej. Okej, możemy obniżyć wagę, możemy sobie dać inne sprzęgło, ale to właściwie tyle. A może skrzynia biegów Hot Wheelsowa? Nie, mamy driftową czterobiegową, super. Mamy siedmiobiegową jakąś, okej. Mamy tam dyferencjał, może dyferencjał? Nie, dyferencjału też nie mamy jakiegoś Hot Wheelsowego, okej. Myślę, że ważne na tej mapie są hamulce. O, czekaj, bo tu już jest klasa A, o kurde. Nie będę mógł go już wybrać, ech. Yes, okej. No i ciekawe, właśnie teraz zrobiłem sobie tuning poza tą skalę. I co teraz z tym samochodem? Mogę nim sobie wyjechać, czy nie? Nice try. You're not back to the academy, thrill seeker. Nie mogę. Aż ty, nice try, powiedziała. A ty. Gdzie jest Monster Truck? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy będzie Monster Truck. Nawet dwa Jet Zeta nie mogę sobie wziąć do tych torów. Jedynie te słabe samochody. Ale to się niedługo zmieni, dlatego że my już idziemy sobie wbijać razem rangę klasy A. Czy po prostu prawo jazdy klasy A Hot Wheelsowe. Ale to już zrobimy sobie na następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie, hejas!